Na początek taki mały apel do producentów filmowych. Jeżeli wasz poprzedni film nazywał się Krzyk, bo nie chciało wam się, stwierdziliście, że tak będzie lepiej marketingowo, żeby nie nazywać tego Krzyk 5, ale teraz nazwaliście swój film Krzyk 6 i nie było z tym większego problemu, no to może nie róbcie z ludzi idiotów, zwłaszcza, że ta część, obecnie szósta, no jest waszym największym sukcesem, jeżeli chodzi o tą franczyzę, no to... Nie róbcie z ludzi idiotów. No. Każdy wie, że to jest kolejna część i że to jest 5, a później jest 6. Krzyku 6, czyli w kontynuacji Krzyku. Tym razem akcja przenosi się do Nowego Jorku, a nasz zamaskowany zabójca nadal czyha na siostry Carpenter, które poznaliśmy w Krzyku 5, który nazywał się Krzyk. Tym razem Ghostface jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż Ghostface z 1, 2, 3, 4 i 5. Już po 5 powiem wam, że nie spodziewałem się niczego dobrego, no bo wiecie, no reżyser poprzednich filmów, który właściwie stworzył tą markę, zmarł. Więc tutaj było oczywiście Legacy Sequel, gdzie mieliśmy starych bohaterów, ale wprowadzaliśmy też nowych. Jakby trochę się tego bałem, a mimo wszystko Piąty Krzyk był naprawdę bardzo dobrą produkcją i bardzo niewiele mu zabrakło, żeby wejść do mojej topki moich ulubionych 10 filmów. Więc kiedy ta kolejna część, szósta teraz, została zapowiedziana i to właściwie premierę mającą mieć rok po 5, mówię, nie no dobra, to już teraz to się na pewno nie uda. Tak szybko sklecić sequel do udanego filmu, to jest niemożliwe. Tutaj przede wszystkim obawiałem się o bohaterów, no bo przejęcie tej pałeczki mieliśmy w poprzedniej części. Tam pojawiała się Neve Campbell, tam pojawiała się Courtney Cox, no i pojawiał się też oczywiście Dewey, ale pojawiali się nowi bohaterowie z siostrami Carpenter na czele. I zastanawiałem się, czy w szóstce, która już miała być głównie skupiona na nich, ponieważ z tej klasycznej, powiedzmy, obsady wraca tylko właściwie Courtney Cox w roli Gail, dziennikarki, no to zastanawiałem się, czy ci bohaterowie, których poznałem w piątce, udźwigną swój jakby własny film, gdzie nie będziemy musieli właśnie obserwować nie tylko ich, tych nowych bohaterów, ale też właśnie tych klasycznych. I goddammit, to się udało. Poza Gail powraca bohaterka znana z czwartej części, którą grała Hayden Panettiere, a mianowicie Kirby Reed. I powiem wam, że za czasów, kiedy pani Hayden Panettiere była na swoim topie, czyli za czasów grania w serialu Heroes, to bardzo ją lubiłem, więc miło było znowu zobaczyć ją na ekranie po dłuższym czasie nieobecności. I taka, powiedzmy, główna bohaterka tego filmu, bo no powiedzmy, że siostry Carpenter są dwiema głównymi bohaterkami, ale jednak większy nacisk twórcy stawiają nie na postać Jenny Ortegi, tylko Melissy Barrera, o ile dobrze kojarzę, czyli Samanty, która no, ma powiązania z przeszłości serii Krzyk, właściwie z pierwszego filmu. Jeżeli nie widzieliście piątki, to nie chcę tutaj spoilerować. I w kilku momentach mamy jakby przywołanie do tej jej przeszłości, tak? Ta jej przeszłość gdzieś cały czas się za nią ciągnie. I czasami pani Melissa, moim zdaniem, w niektórych momentach, kurczę, jakoś mnie nie do końca przekonywała z tym swoim takim, z tą swoją dwuznacznością tej roli, że z jednej strony jest ona dobra i taka, wiecie, no, stawiająca czoło temu Ghostface'owi, a z drugiej strony niby ma ona w sobie jakąś tam mroczną stronę i były takie dosłownie dwa momenty, kiedy niespecjalnie w to uwierzyłem, ale było to nadal w tej konwencji krzykowej, która z jednej strony stara się być poważna i taka horrorowa i przerażająca i trzymająca w napięciu, ale z drugiej strony bywają tam momenty dosyć slapstickowe, chociaż wydaje mi się, że tutaj twórcom nie do końca w tych akurat momentach z Samantą, która walczy ze swoją ciemną stroną mocy, miały być tymi zabawnymi, chociaż mogę się mylić, może właśnie tak miało być i tutaj czepiam się tego, czego nie powinienem. Osadzenie akcji w Nowym Jorku w roku 2023 było świetnym pomysłem, bo pomimo tego, iż technologia jest bardzo rozwinięta, to film fenomenalnie korzysta z tego. Nie mamy sytuacji, kiedy nasi bohaterowie nie potrafią nigdzie zadzwonić, bo nie ma zasięgu, albo nie mają dostępu do aplikacji mediów społecznościowych. To wszystko jest w tym filmie zawarte i jest to elementem straszenia i budowania napięcia. Jako że mamy tych bohaterów powracających z poprzedniego filmu, czyli siostry Carpenter oraz bliźnięta Mindy i Chada, no to mamy też nowych bohaterów, których poznajemy dopiero w tym filmie, którzy, wiecie, mają być albo mięsem armatnim dla naszego Ghostface'a, albo po prostu mają no, być częścią tej całej intrygi, tak, którą staramy się rozwiązać przez cały film, a mianowicie kto jest tym mordercą.
I ta nowa ekipa niespecjalnie mnie przekonała. Ani Queen, ani jej tata, policjant, niespecjalnie jakoś do mnie przemówili. Jest jeszcze jedna postać takiego kolesia, on chyba Ethan miał na imię, który jest takim, wiecie, niemotą, niemową, nie gada przez cały czas. Nie wiem, dlaczego w ogóle trzyma się niby w tej paczce, skoro tak naprawdę nikt z nim nie gada, albo go wszyscy podejrzewają, że jest mordercą. Więc no jakby oni mnie nie przekonali, ale mówię, ta czwórka z siostrami Carpenter na czele i z bliźniakami, no to super, naprawdę, Jenna Ortega świetnie zagrane, jak słyszę jakieś takie opinie, że Jenna Ortega gra w tym filmie słabo, to po prostu ręce mi opadają i się zastanawiam, czy ten ktoś oglądał w ogóle ten film, no ale wiecie, no każdy ma swój gust, w moim odczuciu zarówno Samantha, jak i właśnie Tara we dwie tutaj zagrały świetnie i w tych momentach właśnie przerażenia. I nie wiem, co jest w ogóle takiego w Jenna Ortega, że ona świetnie wygląda na ekranie, kiedy gra przestraszoną. Nie wiem, coś w tym jest. No też jest tak w takich rolach obsadzana, myślę, że nie bez powodu. Oczywiście najfajniejszą zabawą podczas tego filmu, poza baniem się, jeżeli ktoś lubi, jest to, aby odkrywać sekret, kto zabił. Kto jest tym mordercą w masce tym razem. I nie wiem, czy ten film będzie działał tak, jak moim zdaniem jedynka i dwójka działają do tej pory, pomimo tego, że wiem, jakie jest rozwiązanie. Ale przy pierwszym seansie bawiłem się po prostu przednio. Oczywiście nie jest to film bez wad, no czasami zdarzają się momenty, w których po prostu człowiek łapie się za głowę. I jedni powiedzą, że to mieści się w konwencji tych filmów, w konwencji serii Krzyk, a ja czasami po prostu skręcałem się z żenady. Zwłaszcza im bliżej było końca filmu. Jeżeli podobał wam się poprzedni Krzyk, którykolwiek, to tutaj też się będziecie bawić dobrze, ale jest taka jedna rzecz, która według mnie mocno wyróżnia tą część na tle pozostałych i która mimo dużej ilości głupotek, które pojawiają się zwłaszcza pod koniec, ale one, tak jak mówię, są nadal w tej konwencji krzykowej, tego co mogliśmy zobaczyć w poprzednich filmach, tak chyba pierwszy raz w tej serii, pomimo że ją bardzo lubię i widziałem każdą część, to tutaj miałem dwie takie sceny, ale ta jedna jest po prostu fenomenalnie zrobiona. Nie będę oczywiście spoilerował, ale jest taka scena w tym filmie, która dzieje się w metrze. W metrze i scena polega na tym, że nasi bohaterowie próbują dojechać w pewne miejsce, żeby ich tam Ghostface nie dorwał. Stwierdzają, że muszą udać się przez miasto jakimś transportem publicznym, no bo wtedy wiecie, no Ghostface, koleś w masce ich nie zaciuka. Pech jest taki, że akurat to się dzieje w Halloween, więc wszyscy są poprzebierani w tym metrze i bohaterowie rozdzielają się na dwie grupki przez pewien taki przypadek tak naprawdę, choć może nie. Rozdzielają się na dwie grupki, jedni jadą jednym wagonem metra, drudzy jadą tam późniejszym wagonem metra i scena jest przeplatana. Raz widzimy ten jeden wagon, raz ten drugi, kiedy nasi bohaterowie są, patrzą na tych wszystkich poprzebieranych ludzi, między nimi też ludzie w maskach Ghostface'a. I wiecie, to tak trzyma w napięciu, bo nie wiesz, w którym wagoniku jest ten Ghostface, który na nich czyha. Czy on faktycznie tam jest w którymś z tych wagoników? I ta scena jest tak, wiecie, ktoś by mógł powiedzieć, że przeciągana, ale nie, bo zazwyczaj tego typu sceny w horrorach trwają minutę, bo to napięcie, wiecie, ma rosnąć, no ale w końcu zazwyczaj dostajemy jakiś jumpscare, tak, który nas, albo ktoś na kogoś wyskakuje, albo wiecie, albo okazuje się, że drzwi trzasnęły po prostu i nic się tak naprawdę nie dzieje, a tutaj twórcy to tak przeciągają, ta scena trwa po prostu dobrych kilka minut, ale to jest, ja siedziałem się tak, wierciłem na tym fotelu, mówię, kurde, co jest grane w ogóle, gdzie on jest, nie, gdzie on jest. I czy tam w ogóle jest. Więc naprawdę fenomenalna scena, moim zdaniem najlepsza scena taka trzymająca w napięciu w całym cyklu sześcioodcinkowym serii Krzyk. Naprawdę szapoba dla twórców, że potrafili taką świetną scenę umieścić w slasherze w roku 2023. No kurde, no przecież już wszystko podobno w slasherach było wymyślone, ale to jest naprawdę fenomenalnie zrealizowana scena. Chociaż wcześniejsze sceny, gdzie też nasi bohaterowie muszą się spotkać z Ghostface'em już powiedzmy twarzą w maskę, też są bardzo dobre, ale ta jedna to po prostu aż mnie do tej pory tak ciary mnie przechodzą, bo świetnie zrealizowana scena, więc jeżeli jesteście fanami horrorów, to chociażby goddamit dla tej jednej sceny warto ten nowy Krzyk 6 zobaczyć. Dziękuję wam bardzo, wiem, że pewnie część z was już widziała nowy Krzyk, więc zapraszam was do komentarzy, napiszcie mi, jak wam się nowy Krzyk podobał, czy też jesteście pełni entuzjazmu tak jak ja, czy może widzicie więcej wad w tym filmie,
niż ja tutaj wam wymieniłem. Ale nie chciałbym, bo pewnie ten film można by było mocniej skrytykować, ale nie chciałbym odbierać mu tego, co robi fenomenalnie, a mianowicie jest fenomenalnym krzykiem i trzyma on po prostu w napięciu do samego końca. Jeżeli tylko polubicie, bo to jest najważniejsza rzecz, jeżeli polubicie bohaterów w filmie, to będzie wam zależeć na tym, żeby oni przeżyli, albo ich, jak ich znienawidzicie, to będzie wam zależeć na tym, żeby zginęli, więc wtedy ciekawiej ogląda się tego typu filmy, bo najgorsza chyba w takich filmach typu slasher, tego typu jak właśnie Krzyk, jest najgorsza obojętność, bo jeżeli jest nam obojętnie, no to ten z tego seansu nie czerpie się przyjemności. Więc dajcie mi znać w komentarzach, jak to było z wami. Ja dziękuję wam bardzo. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.